Są takie tytuły, które potrafią nas przyciągać i zaciekawić już od pierwszych minut. Właśnie taką produkcją jest Gimai Seikatsu, o którym zaraz Wam opowiem. Przyrodnie rodzeństwo. Tak, wiem, pewnie słysząc te dwa słowa, chcecie już wyłączyć filmik z myślą, no nie, znowu? Ale zaczekajcie i dajcie mi chwilę, a spróbuję Was przekonać, że tym razem nie mamy do czynienia z głupiutką komedyjką pełną schematów, gagów i dwuznacznych niedopowiedzeń. Asamura Yuta ma 17 lat i mieszka sam z ojcem, który rozwiódł się z jego matką po tym, gdy ta zdradziła męża. Yuta kocha swojego ojca i chce, by ten był szczęśliwy, dlatego nie wyraża sprzeciwu, gdy tata oznajmia mu, że ma zamiar ponownie się ożenić. Wraz z macochą, całkiem miłą, do domu wprowadza się córka kobiety, Ayase Saki, śliczna, farbowana blondynka, której opinia wśród rówieśników jest, co tu dużo mówić, średnia. Czy ta dwójka się dogada? Gimai Seikatsu to 12-odcinkowe anime z 2024 roku, będące niepełną adaptacją light novel oraz mangi autorstwa Ghost Mikawy. Opis i wątek przyrodniego rodzeństwa może odstraszać. Ja sama z początku myślałam, o nie, znowu to samo. Głupiutka komedyjka, w której para musi udawać obcych, jednocześnie flirtując ze sobą za plecami szkolnych kolegów. Jednak już pierwszy odcinek sprawił, że na maksa się wciągnęłam. Gimai Seikatsu w niezwykle poważny sposób podchodzi do tematu. Jest to w jakiś sposób smutny tytuł. Yuta i Saki są zdystansowani, zranieni przez ojca i matkę, którzy odeszli, zmuszeni do szybkiego dorośnięcia i pogodzenia się z brutalnością życia. Nie chcą oczekiwać niczego od nikogo, nie chcą na nikim polegać. Chcą za to jak najszybciej stać się niezależnymi i dać swoim rodzicom przestrzeń. Jednak pomimo świadomości, że od teraz są rodzeństwem, ale i wciąż obcymi dla siebie ludźmi, między tą dwójką rodzi się uczucie. Rozwija się ono w niezwykle powolny, naturalny sposób i przynosi ze sobą ból. To anime to nie jest zabawna komedyjka, ale wstęp do niezwykle ciekawej historii, opowiadającej o skomplikowanym i nieco zakazanym uczuciu. Anime wyróżnia się także sposobem narracji. W niektórych odcinkach widzimy wpisy z pamiętnika Saki, co przybliży nam jej sposób myślenia. Główna bohaterka nosi swoje ubrania, włosy, biżuterię jak zbroję. Chce udowodnić coś społeczeństwu, które lubi oceniać z góry i wyciągać pochopne wnioski. Spotkało to kiedyś jej mamę i od tej pory nastolatka chce innym coś udowodnić. Co? Aby się tego dowiedzieć, trzeba obejrzeć anime. Mamy w tej produkcji także kilka postaci drugoplanowych, które nie odgrywają jakiejś wielkiej i bardzo znaczącej roli, przynajmniej na razie, ale jednak są. Grafika jest ładna, muzyka świetna, podkręca nieco depresyjny i poważny klimat serii. Gimai Seikatsu to naprawdę dobre, poruszające anime. Inne, wyróżniające się na tle podobnych z gatunku przyrodni brat i siostra. Nie jest tym, czym się wydaje i patrząc po komentarzach, wiele osób było zaskoczonych, w tym ja. Nie tego się spodziewałam i zostałam bardzo mile zaskoczona. Jeżeli macie ochotę na trochę melancholii, to serdecznie Wam polecam ten tytuł. Nie jest skomplikowany, ale nie jest też durny. Ma w sobie ukrytą głębię, a to lubię w anime najbardziej. To wszystko w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na Facebooka, Instagrama, Twittera i Discorda. Zachęcam do komentowania, subskrypcji oraz kliknięcia w dzwoneczek. Do usłyszenia!